Kiedy jechałem w ubiegłym roku rowerową trasą w Velo Dunajec, zastanawiałem się, jak oni to robią w tej Małopolsce, że tak dobrze im to wychodzi. I choć Polsce wciąż jest bardzo daleko do rowerowego Eldorado, mam wrażenie, że Małopolska jest na tej drodze zdecydowanym liderem. Dzięki hashtagom Velo Dunajec i Velo Czorsztyn trafiłem na Jarka Tarańskiego, wojewódzkiego eksperta do spraw rowerowych. Jarku, stoimy na chyba najpiękniejszym fragmencie Velo Dunajec, ale też Velo Czorsztyn, bo to jest to miejsce, gdzie dwa szlaki rowerowe, chyba najbardziej znane w Małopolsce, się jakoś na siebie nakładają i przyciągają coraz więcej rowerzystów. Są jeszcze inne piękniejsze, to jest najbardziej ikoniczny, chyba na każdym zdjęciu to z trasy Velo Dunajec się to pojawia, ten czerwona wstęga asfaltu. Przyglądam się projektom w całej Polsce i jakby widzę, że takie zarządzanie centralne tymi, powiedzmy, projektami rowerowymi sprawdza się najbardziej, czyli przez urzędy marszałkowskie. Ludzie korzystają z tego, że tu idzie trasa rowerowa? Ja dzisiaj jadąc na przykład policzyłem już kolejne trzy nowe obiekty, które sprzedają kawę, wodę i hot dogi. Jakby główny nacisk, żeby te trasy powstały, to tak naprawdę, żeby zarabiać też na tym, żeby dać zarabiać lokalnym przedsiębiorcom, lokalnym mieszkańcom. No to jest taka synergia, tak? Jak więcej się ludzi na tym zarobi, tym więcej tych tras też tak naprawdę powstanie. Czy założenie było takie, żeby w te 6 lat od tego 2014 zrobić 1000 km? Udało się około 650-700, to są takie mniej więcej liczby. To jest taka liczba, którą spokojnie możemy się już pochwalić. Tak, 60% tego to są trasy odseparowane od ruchu samochodowego, reszta to są albo spokojne drogi, albo tak naprawdę w tym momencie. Czyli mamy jakieś 400 km, powiedzmy, w przybliżeniu tras, które są dedykowane stricte 100% dokładnie, dla tak. rowerzystów. To jest tylko odseparowane od ruchu drogi rowerowej. Brakuje jeszcze jakiegoś centralnego planu, pewnie takiego rowerowego dla całej Polski, ale myślę, że to jest możliwe w perspektywie najbliższych, nie wiem, 5-10 lat. Parę województw poszło naszym śladem i jakby zaczęło też centralnie budować te trasy i to widać, że to po prostu już w tym momencie im funkcjonuje fajnie, czyli zachodniopomorskie, na przykład w Pomorskim też się sporo dzieje. Znaczy pamiętam z tego miejsca, kiedy nie było nawet czerwonego asfaltu, tylko normalny. I pamiętam, że wrzuciłem pierwszy hashtag Velo Dunajec i Falsztyn. Ty wrzuciłeś pierwszy, a teraz ludzie sami wrzucają. I to już się samo kręci tak naprawdę. Jedną z opcji, jak się dojeżdża na jezioro Czorsztyńskie, jest to, żeby zatrzymać się tutaj przy jakiejś przystani. Jest kilka takich przystani, jest kilka promów, które pływają. Mniejsze, większe, można wziąć rower, władować na taki prom i przepłynąć na drugą stronę. 10-12 minut się płynie, 10 km się skraca. Dla chętnych, jak ktoś chce pocisnąć, to pełna rundka dookoła jeziora, około 40 km. Trzeba trochę poczekać w kolejce, więc ja dzisiaj zrezygnuję, wsiadam na mój rower, jadę na drugą stronę, popatrzeć sobie jeszcze na Tatry. Jestem właśnie na Czarnej Górze. No, muszę powiedzieć, że to zdecydowanie na mojej, może nie aż tak długiej liście, ale punkt numer jeden, jeśli chodzi o walory widokowe na Tatry. Warto tutaj przyjechać tak z półtorej godziny przed zachodem słońca, żeby trochę złapać ładne kolory na zdjęcia i popatrzeć sobie. Nie jest to może jakiś taki osobliwy
punkt, gdzie jest totalna cisza, bo trochę ludzi tu przyjeżdża. Jest tu parking, można nawet wjechać samochodem, ale jak ktoś jest mocny, można też wjechać rowerem albo wejść pieszo. Ale widok robi robotę. Moje krótkie, ale intensywne wakacje w Białce Tatrzańskiej powoli dobiegają końca. Teraz czas na Twoje. Mam nadzieję, że znalazłaś odrobinę inspiracji. Pomyśl, jaka to jest wielka sprawa, by samemu ruszyć taką drogą stawania się świadomym i uważnym turystą. Może się tak zdarzyć przy okazji, że poczujesz wtedy więcej, spojrzysz szerzej, przeżyjesz coś naprawdę i zostawisz te doświadczenia w sobie na dłużej. Ja cały czas się tego uczę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.